państwo, w życiu każdego narodu najważniejszą wartością jest wolne i niepodległe państwo. Dla naszego współczesnego pokolenia wolność, niepodległość często są abstraktami, nad którymi się nie zastanawiamy, ponieważ jest to pewnik, to mamy. Ale dla naszych poprzednich pokoleń nie był to abstrakt. Był to konkret, o którym musieli walczyć. Walczyć, poświęcając to, co mają najcenniejsze swoje życie. 11 listopada to data symbol. Symbol ofiarności, symbol męstwa, ale także symbol nadziei i jedności. Tak, jedności. Ponieważ kiedy w 1918 roku Polska wybijała się na niepodległość, ówczesne elity polityczne, ówcześni przywódcy narodu, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Paderewski, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński. Pomimo dzielących ich różnic, różnic ideologicznych, różnic politycznych, różnic w dochodzeniu do niepodległości, a także niekiedy różnic osobistych. Dla przykładu Józef Piłsudski i Roman Dmowski zakochani byli w tej samej kobiecie. Potrafili wznieść się ponad te różnice. Potrafili działać dla dobra wspólnego. W celu odzyskania niepodległości i wolności. Ale pamiętajmy, że wolność, jak pisał Jan Paweł II, nasz wielki rodak, święty, nigdy nie jest dana raz na zawsze. O wolność trzeba zabiegać. Wolność trzeba tworzyć. Naszym współczesnym obowiązkiem naszego obecnego pokolenia jest wychowanie w duchu patriotyzmu, w duchu szacunku do polskiej historii i tradycji najmłodszego pokolenia. Bo pamiętajmy, jak pisał Józef Piłsudski, naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości. Wszyscy chyba znamy tę piosenkę zespołu Chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność, zapisane w niej słowa. Wolność kocham i szanuję. Wolności oddać nie umiem. Szanujmy i kochajmy naszą wolność, by nigdy nikt już nie musiał o nią walczyć. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za przybycie, za uczestnictwo. Dziękuję księdzu kanonikowi za mszę świętą w intencji ojczyzny. Dziękuję pani dyrektor za przygotowanie dzisiejszych uroczystości. Dziękuję instytucjom, grupom formalnym, nieformalnym za uczestnictwo i współudział. Dziękuję policji, Straży Granicznej, nadleśnictwu. Dziękuję kołu gospodyń wiejskich Jarzębina, tutaj już czekają z gorącym posiłkiem. Dziękuję duchom strażakom, dziękuję młodzieżowym drużynom strażackim. No i dziękuję przede wszystkim Państwu, że Państwo przyszli, uczestniczą w tej uroczystości i życzę Państwu przyjemnego i radosnego święta niepodległości. Dziękuję.